program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Jak to się stało, że te pojazdy elektryczne zostały dopuszczone do ruchu, tak? I tutaj mi taka się nasuwa konkluzja, że jakby znowu nasz ustawodawca, to bez względu na jaką stronę polityczną, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że jaką stronę polityczną my to braliśmy, żadnej, bo wszyscy w jednym garze powinni się smażyć w piekle. Chodzi o to, że wpuścili nam na rynek towar, który tak naprawdę nie powinien trafić. Gdzie był ten ustawodawca, który według tych wszystkich rzeczy, za które nas gania, karze, tłucze, mandatami obarcza, gdzie on wtedy był, jak wydał zgodę na dopuszczenie tego pojazdu do ruchu? Trudne były początki wszędzie, prawda? No i wszystko zaczynało się z jakimiś oporami i myślę, że też samochody elektryczne powinny mieć jakiś tam, prawda, tutaj przyszłość w tym kraju.